Dlaczego Belwu, a dlaczego nie? Belwu to skrót od Baby Led Weaning. To wprowadzanie pokarmów stałych, sterowane przez dziecko, pomoc w stopniowym usamodzielnieniu się niemowlęcia w sferze żywieniowej. Metoda polega na ominięciu etapu papek i karmienia łyżeczką. No może być zjadł jednak. Stosowanie Belwu rozpoczynamy, gdy malec stabilnie siedzi. Wtedy umie już chwytać i prowadzić rękę do buzi. Jest to też dobry moment na rozszerzenie diety. Organizm dziecka jest gotowy na przyjęcie innego pokarmu niż mleko. Od początku pozwalamy dziecku jeść palcami, stopniowo przyzwyczajamy do używania sztućców. Podajemy na tacy warzywa pokrojone w łatwe do chwytania kawałki, z którymi maluch poradzi sobie samodzielnie. Warto wykorzystać naturalną motywację dziecka do poznawania świata i zbierania informacji o nim. Jedzenie jest soczyste, chrupiące, ciągnie się. Dzieci najpierw z nim eksperymentują, sprawdzają, jakie jest w dotyku, jaki wydaje dźwięk, a dopiero potem jedzą. Początkowo dziecko poznaje smaki. Pierwsze pozamleczne posiłki nie prowadzą do najadania się. Niemowlę je niewiele, większość rozrzuca. Tak ma być. W ten sposób nie da się wychować niejadka. Dziecko samodzielnie decyduje, ile zje i czy w ogóle. Jest to wygodniejsze dla rodziców. Po kilku miesiącach dziecko samo zaspokaja głód, a cały pokarm znika w jego brzuchu. Rodzic uczy się dziecka. Nie nakłania go do spożycia jakiejś porcji wymyślonej przez producenta, a uczy się mu ufać. Widzi, że maluch jest zadowolony, radosny, je chętnie i rośnie. Cóż więcej trzeba? Oszczędność. Pieniędzy, czasu i nerwów. Żadnych słoików, specjalnych produktów żywnościowych, łyżek, butelek i podgrzewaczy. Ponadroczny maluch na Belwu zwykle biegle posługuje się już sztućcami. Prosty i wygodny. Kilkanaście tygodni sprzątania radosnego bałaganu, a potem można sobie pozwolić na błogie lenistwo, mając przy stole w pełni samoobsługowego młodego człowieka.